Dzień dobry Państwu, Jacek Orzeł. Rozpoczynamy poniedziałkowy przegląd prasy dla portalu pch24.pl. Wraz ze mną w studio redaktorzy Marcin Austyn i Michał Wałach. Witam Was serdecznie. Rozpoczniemy od najświeższego tematu. Dzisiaj odbyła się konferencja liderów Prawa i Sprawiedliwości. Wystąpił Jarosław Kaczyński i wicepremier Beata Szydło, a jednym z tematów poruszonych przez pytających była kwestia następstw filmu braci Sekielskich, kwestia zajęcia się przez rząd, przez państwo sprawą pedofilii. I Jarosław Kaczyński powiedział znamienne słowa. Powiedział, że jest za, Prawo i Sprawiedliwość jest za powołaniem komisji, która zajęłaby się sprawą pedofilii, jednak nie tylko w Kościele, bo dlaczego jedno środowisko miałoby być tak napiętnowane, tylko w ogóle oczywiście to, co było opisane w filmie Sekielskich, też nie będzie pominięte. Panowie, jak to skomentujemy? No jeśli środowiska lewicowe domagają się tutaj potraktowania surowo Kościoła, no to trzeba właśnie tutaj zgodzić się z Jarosławem Kaczyńskim, nie tylko Kościoła, tak? Przestępca jest przestępcą niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje, jak się ubiera i tak dalej, więc jeśli badamy te sprawy, a warto się chyba temu przyglądać, warto wyciągać wnioski i przede wszystkim konsekwencje, surowe konsekwencje, no to nie można nikogo pomijać ze względu na to, że jakąś tam wykonuje konkretną profesję. Pamiętajmy też, w jakich okolicznościach to wszystko się dzieje. Otóż mamy bardzo duże oczekiwanie społeczne, że sprawa pedofilii zostanie rozwiązana. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście troszeczkę kanalizuje tutaj tę nienawiść wylewaną na Kościół i słusznie to czyni, bo każdy pedofil powinien być surowo i jednakowo traktowany. Pamiętamy, że w ubiegłym tygodniu była debata sejmowa i w bardzo szybkim tempie zostały przeprowadzone zmiany w prawie karnym, gdzie te przestępstwa pedofilii, kary za nie zostały zaostrzone. Tutaj opozycja nie głosowała w tej sprawie, mimo że najgłośniej krzyczała, że trzeba coś z tym zrobić. Ale też mamy wybory, lada dzień. Prawo i Sprawiedliwość doskonale odczytuje te oczekiwania społeczne. No zobaczymy, co z tego wyjdzie w praktyce, bo zarówno poprzednia ekipa rządząca, jak i ta ekipa rządząca miały bardzo dużo czasu, żeby zrobić coś z problemem pedofilii. Nikt to jakoś nie zabierał się za to. Słyszymy różne głosy ekspertów też, że obowiązujące przepisy karne były na tyle dobre, żeby móc ścigać te przestępstwa, tylko z wykonaniem było słabo. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Moim zdaniem byłby to dobry pomysł, zwłaszcza najlepsze w tym pomyśle jest to, że pod warunkiem, tak jak powiedziałeś, że nie będzie to kiełbasa wyborcza, tylko faktycznie zostanie to zrealizowane, ale najlepsze w tym pomyśle jest to, że do sprawy wkroczą i to dobrze, żeby wkroczyły z całym impetem organy państwowe. No bo widzimy, że wewnętrznie ta kwestia, no było bardzo duże problemy z wyjaśnieniem tej kwestii, a jeśli zajmą się tym no, osoby świeckie, organy państwowe, wkroczy tutaj, powołane zostanie nowe ciało, takie jak komisja, no to będzie tutaj, tak jak w przypadku sędziowskim, jakieś środowisko zewnętrzne, które by kontrolowały, czy te procedury faktycznie są przestrzegane. No pamiętamy też, wiceminister Jaki przedstawił taki spis zawodów, osób spośród tych zawodów, które zostały karane z przepisów dotyczących pedofilii właśnie. No i pewne środowiska tam nie istnieją, a wiemy z doniesień medialnych, że takie rzeczy się w środowiskach celebryckich, chociażby twórczych, zdarzały. No i nie wiem, tutaj niektórzy zwracają uwagę, że może to być jakaś pewna zmowa milczenia w tych środowiskach, że nie wszystko chce wychodzić na jaw. No pytanie, jak ta komisja będzie działała? Czy to znowu będzie polityczny twór do zwalczania przeciwników? No bo skoro nie zabieramy się tylko za Kościół, ale i za, rozumiem, polityków też. No, jeżeli takie przypadki miały miejsce, no to jak najbardziej. Pytanie, na ile to będzie rozmuchiwane dlatego, że taka będzie właśnie potrzeba polityczna, a przecież mamy na jesieni kolejne wybory?
czy to będzie rzeczywiście, no, z jakiego klucza będą te sprawy dobierane. Ja się właśnie bardzo tego obawiam, że taka komisja to byłby zmarnowany czas, zmarnowany potencjał i okazja do tak zwanej bicia piany politycznej. Tak? Jedni będą przerzucać na drugich odpowiedzialność, to będzie takie napięcie, a to nie przysłuży się sprawie. Ja mam wrażenie, że to jednak jest niewłaściwy kierunek. Trzeba zrobić, bo wiemy, ale sprawa jest, że procedury nie funkcjonowały. No to pytanie właśnie, czy ta komisja zajmowałaby się tym, jak działają procedury, ale schemat w zasadzie w przypadku każdego przestępstwa jest jasny, tak? Policja, prokurator, sędzia i tutaj więzienie, jeśli ktoś jest winny. Natomiast jeśli nie wiem, czym ta komisja miałaby się dokładnie zajmować, czy zastanawianiem się, jak zmienić prawo, czy takim właśnie grillowaniem, ale niezależnie od tego, jak te cele zostałyby zarysowane, obawiam się, że i tak sprowadzi się to do jednego, czyli do takiego politycznego grillowania, a wy przez 8 lat, a wy przez 4, a to... I zakończy się wesołym oberkiem, jak mówi Stanisław Michalkiewicz, tak? Dobrze, będziemy na pewno monitorować ten temat, będziemy się nim zajmować, jeśli zapadną konkretne decyzje i w miarę prac ewentualnej komisji, na pewno będziemy to dla Państwa komentowali. Tymczasem mówimy o ukrywaniu pewnych spraw. Poseł PO, Rafał Grupiński, chce ukryć nie tylko pewne sprawy albo niepewne sprawy, ale chce ukryć nawet swoje poglądy przed wyborcami. Tego nie możemy mówić w Pleszewie czy Świebodzinie, bo nas ludzie przepędzą. Tak Rafał Grupiński odpowiedział manifestantowi, który wskazał mu palcem transparent małżeństwa, adopcję, prawa LGBT. Grupiński zapewnił, że opozycja będzie działała w tych sprawach progresywnie, ale po wyborach. Tutaj czytamy w krótkim takim felietonie Piotra Lisiewicza na drugiej stronie Gazety Polskiej codziennie. 17-tysięczny Pleszew, pisze Lisiewicz, z pięknymi tradycjami powstańczymi i patronem Janem Chrzcicielem oraz 21-tysięczny Świebodzin z figurą Chrystusa Króla. Statystycznie w małych miastach wybory samorządowe wygrał PiS, ale przewagą nie aż tak miażdżącą jak na wsi. Czując pogardę dla konserwatyzmu, stylu życia, chce Rafał Grupiński robić wodę z mózgu, a po wyborach przystąpić do ich reedukacji w kwestii lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów. To deklaracja trochę z gatunku słynnego Kłamaliśmy rano, nocą i wieczorem węgierskiego premiera Ferenca Gyurcsányego. Jak to skomentujecie słowa Rafała Grupińskiego wypowiedziane podczas jednej manifestacji, ale no, żeby specjalnie tych tam Polaczków nie ekscytować, tak bym to powiedział, tak? Że my tu sobie i tak swoje zrobimy, ale po co tutaj wzbudzać niepotrzebny niepokój? Trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie jest jakby rzecz zaskakująca. Znaczy to, że Platforma tego wątku nie eksponuje, to jest jasne, to jest ich strategia wyborcza. Natomiast nie jest zaskoczeniem, że oni tego chcą. Kiedy rządzili, były takie próby wprowadzenia związków partnerskich, więc tutaj po prostu Platforma kontynuuje tą linię skręcania w lewo, natomiast nie jest rzeczą godną pochwały, że nie chcę tego przyznawać wprost, tylko w jakichś takich słowach nagranych gdzieś tam z boku okazuje się, że mają takie plany. No, trzeba też spojrzeć na to, że Platforma chce być partią większości wyborców. Ona chce wygrać te wybory, a póki co w Polsce nie ma przyzwolenia na to, żeby pary homoseksualne zawierały małżeństwa równoprawne z małżeństwami heteroseksualnymi, żeby adoptowały dzieci. Na to zgody nie ma. Dlatego też podczas 8-letnich rządów Platformy nie zostały, przecież to zarzuca Platformie, zarzucają środowiska LGBT, że tak mało dla nich zrobili. No właśnie dlatego, że nie ma społecznego przyzwolenia. Takie jaskółki są wypuszczane oczywiście, żeby sondować nastroje społeczne. Barbara Nowacka na przykład. Ale do urabiania opinii publicznej są takie partie właśnie jak Wiosna, chociażby Roberta Biedronia i te ugrupowania, które mają forsować. A kiedy przyjdzie czas i partii aktualnie rządzącej w danym czasie będzie opłacało się wprowadzić tego typu postulaty, to zrobi. Ale wspomniałeś o urabianiu opinii publicznej, ale tutaj dużą rolę spełniają między innymi media, popkultura, ale warto zwrócić uwagę, że no i media zarządzane przez tą drugą stronę, konkurentów Koalicji Europejskiej, czyli Prawo i Sprawiedliwość, no tutaj pod względem urabiania tej nazwijmy to pozytywnej narracji na temat homoseksualizmu też są takie wątki, więc tutaj trzeba zwrócić uwagę, że niestety PiS egzaminu z obrony przed tą nawałnicą no nie zdaje. Żeby nie być takim do końca
poważnym. Trzeba wspomnieć a propos Wiosny Biedronia, kandydat z województwa lubelskiego bodajże nagrał swój własny spot Disco Polo. Normalnie wygląda jak teledysk do piosenki disco polowej. Leci sobie muzyczka mniej lub bardziej przyjemna, dla niektórych fajna, dla niektórych mniej fajna. Wszystko byłoby bardzo miłe, gdyby nie to, że samochody, którymi jeździ rzeczony kandydat Wiosny Biedronia, są na niemieckich blachach. Oni się nawet nie kryją, od kogo biorą pieniądze, chyba, nie? Nie wiem, jaka jest historia tego auta. Może została dopiero co sprowadzone, tak, jeszcze nie przerejestrowane. Ciężko na ten temat coś powiedzieć więcej. Ale już styl takiej kampanii bardzo ciekawy. Zresztą jest to chyba nie jedyny polityk, który właśnie przy użyciu muzyki disco polo promuje swoją osobę. Jeśli się nie mylę, z PiS-u bodaj jest też jeden kandydat, który w ten sposób, taką twórczością pokazuje się wyborcom. Oczywiście chciałem tutaj powiedzieć, że nie byłoby nic złego, prawda, jeżeli pracuje na przykład w Niemczech, sprowadza sobie samochody i tak jak powiedziałeś, jeszcze nie przerejestrowała, bo w ogóle nie chce przerejestrować. Natomiast co innego jest, jeżeli te samochody byłyby dostarczone przez jakąś fundację, czy przez jakieś inne ciało, no do czego pośrednio Robert Biedron się przyznawał w sumie. Dobrze, kończymy ten temat, teraz temat... Ale przyznawał się nie do samochodów. Nie do samochodów, tylko do kwestii finansowania. Kończymy ten temat, zajmiemy się na koniec już tematem czysto związanym z Kościołem. Synod amazoński ma się odbyć w październiku. Powrócę tutaj jeszcze raz do dwumiesięcznika Polonia Christiana, który Państwu niezmiennie polecam. Krystian Kratiuk napisał artykuł na temat synodu w Amazonii. Specjalista, redaktor naczelny, specjalista od synodów, pisał książki, jak wiadomo, o synodzie do spraw rodziny, o ostatnim synodzie do spraw młodych i teraz synod amazoński, który też napawa niepokojem to, co się dzieje przed synodem. Na pewno jest tutaj bardzo dużo głosów i dużo ruchów co do tego synodu. Są takie zwiastuny, które obserwujemy w Europie, bo już się mówi o tym, że te zmiany, które mają być dyskutowane podczas tego synodu, mogłyby dotyczyć nie tylko Amazonii, ale być wprowadzane w krajach zachodnich. Więc te rozwiązania, a mówimy tu o kapłaństwie, o zniesieniu celibatu, o kapłaństwie kobiet, no pomysły są różne. No, w jaki sposób będzie to realizowane, to jest bardzo zastanawiające. A nie dalej jak 11 maja w Niemczech mieliśmy do czynienia z protestem kobiet, które czynią posługę w kościele. One postanowiły, że odstąpią od wszelkich posług liturgicznych i one chcą diakonatu kobiecego i nie będą chodzić do kościoła, nie będą uczestniczyły przez tydzień we mszy świętej. Postawiły sprawę już na ostrzu noża. Jak to dalej się będzie rozwijało, to jest bardzo ciekawe. I wszystko należy postrzegać właśnie przez pryzmat tych październikowych wydarzeń, bo takie protesty są przecież formą nacisków na biskupów, na papieża. No tak, doświadczenie ostatnich lat pokazało, że synody są zwoływane w różnych, bardzo istotnych tematach. Natomiast tak jak przebiegają obrady na tym synodzie, no to już jest zaskoczenie. No, synod miał pierwszy, jeśli do tego pontyfikatu, miał dotyczyć małżeństwa, rodziny. Nagle tam się pojawiła jakaś kwestia rozwodów, znaczy rozwodników żyjących w nowych związkach. Synod do spraw rodziny, nagle pojawiła się synodalność. Więc tak naprawdę... Do spraw młodych. Synodalność to już od dawna jest... Tak, ale na tym synodzie nagle pojawiła się ta rzecz. To nie była oczywiście rzecz nowa, tak? Tylko to jest w tych dokumentach, co było zresztą zaskoczeniem dla niektórych obradujących tam duchownych. Synodalność, a przypomnijmy, że w dokumencie przygotowującym synod, czyli Instrumentum Laboris, był wymieniony skrót LGBT. Na szczęście nie przyjęty do dokumentu końcowego, ale widzimy, jak daleko pewne środowiska zaszły.
Więc teraz mamy synod do spraw Amazonii, region duszpastersko trudny z tego, co się dowiadujemy. No i tutaj jakby receptą mają być kolejne zmiany postępowe. No jakoś tak dziwne to jest dla mnie osobiście, tak biorąc to wszystko logicznie tak na sucho, że mam jakiś problem i jedyną receptą są rozwiązania jeszcze bardziej postępowe, jeszcze odleglejsze od tradycji Kościoła. Natomiast jeśli spojrzymy przecież na historię Kościoła, to wtedy, kiedy rozpoczęło się to odejście od tradycji, to wtedy też się rozpoczęły te problemy, więc pogłębianie tego postępowego kursu nie wróży niczego dobrego. Po prostu. Takim przedskoczkiem tego synodu może być uznany ojciec Karl-Heinz Arendt, niemiecki werbista, który właśnie omawiając szamańskie praktyki ludów Amazonii, jak pisze Christian Kratiuk, przedstawił już kilkanaście lat temu kilka swoich tez. Słowa te są dość podobne do tych, które składają się na dokument przygotowawczy synodu i właśnie niemiecki werbista sugeruje, że uznanie terapeutycznej posługi szamanów oparte na autonomii szamanistycznego uzdrawiania i jego komplementarności wobec tradycyjnej posługi Kościoła katolickiego miałoby wspierać reformy eklezjologii. No to brzmi strasznie, zwłaszcza, że jedna z tez, która tutaj się pojawiła, mówi, że Jezus też stosował magię. Powiem tak, pierwsze słyszę. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę... Zamilkliście panowie, to te słowa to... Chciałem zwrócić uwagę na te tematy, które się przez synody przewijają, czyli mówiliśmy tutaj już o synodalności, czyli kościoły lokalnie będą mogły sobie pewne rzeczy ustalać. Teraz mamy postulat wyświęcenia tych diakonów żonatych, czyli viri probatni. Jaki to może przynieść skutek? No, czy możemy doczekać się tutaj takich rozwiązań, że powstanie jakiś lokalny kościół, dość egzotyczny w stosunku do stolicy apostolskiej, będzie sobie działał według swoich zasad? Tymi viri probati będą, nie wiem, we wioskach największym poważaniem cieszą się przecież szamani. No to czemuż nie oni mieliby przejąć te funkcje, no, którzy im mógłby zabronić, jeżeli by bardzo chcieli? W którym kierunku idziemy i jak to się ma do powszechności Kościoła? Może o synodzie amazońskim na razie więcej nie powiemy. On będzie dopiero w październiku w ramach, jak będą powstawały dokumenty przygotowawcze. Pytanie, czy to się będzie odbywało też w formie ankiet, tak jak był przygotowywany synod do spraw młodych, czy może w jakiś inny sposób, ale na pewno do tego tematu będziemy niejednokrotnie wracali. Co teraz nie odbędzie w Amazonii? Nie odbędzie się w Amazonii, to jest bardzo ciekawe. Okej, okay. Dobrze, to widzę, że jednak mimo wszystko można powiedzieć coś śmiesznego na ten temat. Na koniec okładka Newsweeka tylko tak sygnalizuje, że jest biskup Sławoj Leszek Głódź, ojciec Tadeusz Rydzyk i Jarosław Kaczyński na okładce, z czego ojciec Rydzyk i Jarosław Kaczyński albo pojawił im się jakiś późny trądzik młodzieńczy, albo obróbka tego zdjęcia była specjalnie na potrzeby Newsweeka. No, wiadomo, że żeby pokazać wroga i zohydzić go jak najbardziej, można się posunąć do różnych fotografii. Oprócz tego, już może się tym nie będziemy zajmowali, ale dlaczego Morawiecki boi się książek o sobie? Taki tytuł artykułu w Newsweeku. W sieci też wywiad z premierem Morawieckim, zapewne on tam tłumaczy, że nie boi się książek o sobie. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej artykuł o tym, że Morawiecki uwłaszczył się na jakiejś tam nieruchomości. Premier zasygnalizował już pozew. W każdym razie dzisiaj bohaterem większości dzienników jest premier Morawiecki, a my tylko tak na koniec, żeby zwrócić uwagę, jak ta wojna informacyjna przed wyborami się toczy. I na tym, myślę, zakończymy dzisiejszy przegląd prasy. Michał Wałach, Marcin Austyn, Jacek Orzuk. Szczęść Boże, do zobaczenia. Z Panem Bogiem.